Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem z panem mecenasem Jarosławem Suwałą na terenie ruin Nowosądeckiego Zamku. Rozpoczęliśmy tutaj prace archeologiczne. Już są pewne ciekawe znaleziska, pewne ciekawe informacje. Musimy ten teren dokładnie przebadać archeologicznie. Myślę, że dowiemy się także wielu ciekawych rzeczy z historii Nowego Sącza i także z okresów bardzo, bardzo dawnych, średniowiecznych. Przy okazji pan mecenas zaprezentuje nam dzisiaj pozycję, którą wydaliśmy w związku z pracami także historyków na temat historii Sądeckiego Zamku. Proszę Państwa, mam zaszczyt przedstawić Państwu nową pozycję wydawniczą Geneza i plany Zamku Sądeckiego wydaną przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego wespół z panem prezydentem miasta Nowego Sącza. W tej książce zawieramy ciekawe materiały historyczne na temat początków zamku, z tym również łączymy nasze badania archeologiczne, bo pewne tezy tu postawione w tej książce chcielibyśmy, żeby były zweryfikowane. Ponadto w tej pozycji są przeróżne plany i schematy w zamku, wszystkie jakie udało nam się zgromadzić w bardzo dobrej rozdzielczości, w takiej, która jeszcze nie była publikowana, z opisami i myślę, że to będzie bardzo ciekawa pozycja książkowa w naszej ofercie, szczególnie dotycząca obecnych zagadnień. I tak jak mówię, tutaj chcielibyśmy pokazać właśnie, że badania się rozpoczęły i będą one stanowiły weryfikację tych wstępnych hipotez, jakie poczyniliśmy. W tej chwili jesteśmy w okolicach leju, który powstał po wybuchu 8 ton materiałów wybuchowych. Te materiały były prawdopodobnie zgromadzone do wysadzenia mostu heleńskiego. Bardzo ciekawe pierwsze już są odkrywki. Myślę, że to nam pokaże kawałek historii miasta i oczywiście także naszych dziejów. Mamy też, proszę Państwa, plan bunkra hitlerowskiego, gdzie były składowane te materiały wybuchowe. Wiemy mniej więcej, gdzie on się znajdował. Także mówię, dokonamy tutaj pewnych odkryć, mam nadzieję, które nam wyjaśnią też kulisy tego, w jaki sposób doszło do zniszczenia tego naszego zabytku.